20 września wspominamy świętego Piotra Jutę Chol, męczennika. Sylwetkę świętego Piotra oraz historię kościoła w Korei przedstawiał ojciec święty Jan Paweł II podczas mszy kanonizacyjnej 103 męczenników koreańskich, która odbyła się 6 maja 1984 roku. Prawda o Jezusie dotarła także na koreańską ziemię. Przyszła za pośrednictwem ksiąg przywiezionych z Chin. Łaska Boża w przedziwny sposób pobudziła waszych uczonych przodków najpierw do intelektualnych poszukiwań prawdy Bożego Słowa, a potem do żywej wiary w zmartwychwstałego Zbawiciela. Kierując się pragnieniem pełniejszego udziału w wierze chrześcijańskiej, wasi przodkowie wysłali w 1784 roku jednego spośród nich do Pekinu, gdzie został ochrzczony. Z tego dobrego ziarna narodziła się pierwsza wspólnota chrześcijańska w Korei. Wspólnota unikalna w dziełach Kościoła, ponieważ została założona wyłącznie przez ludzi świeckich. Ten świeżo powstały Kościół, tak młody, a już silny w swojej wierze, przetrwał kolejne fale okrutnych prześladowań. Chociaż w pierwszej połowie stulecia chrześcijanom towarzyszyło jedynie przez pewien czas zaledwie dwóch kapłanów z Chin, pogłębili oni swą jedność w Chrystusie przez modlitwę i braterską miłość. Nie zważali na klasy społeczne i zachęcali do poświęcenia się na służbę Bożą. Dążyli do coraz ściślejszej jedności ze swym biskupem w Pekinie oraz z papieżem w dalekim Rzymie. Święty Piotr Jutajczol należy do nielicznych świętych, których czci się w kościele dwukrotnie. Jego imię wpisane jest w martyrologium rzymskim 20 września i 21 października. Czytamy w nim: w Seulu, w Korei, świętego Piotra Jutajczol, męczennika, który w wieku 13 lat w więzieniu zachęcał współwięźniów do znoszenia cierpień, niosąc im słowo pociechy, został wreszcie pojmany i zabity. Poniósł męczeństwo przez uduszenie. Takie świadectwo przekazuje martyrologium. Z innych źródeł wiadomo, że był najmłodszym wśród męczenników koreańskich. Jego ojciec, święty Augustyn Yuching-il, sam był też męczennikiem, natomiast jego matka i siostra nie były ochrzczone. Usiłowały one skłonić Piotra do praktykowania religii przodków, lecz nie zgodził się. Pytany, dlaczego nie słucha matki, odpowiadał, że nie byłoby właściwym słuchać matki, a sprzeciwić się Królowi Niebieskiemu i Ojcu całego stworzenia. W innych kwestiach był posłuszny matce. W czasie prześladowania w lipcu 1839 roku, z miłości do Pana Boga i zainspirowany przykładem swojego ojca i innych chrześcijan, poinformował władze rządowe, że jest katolikiem. Wtedy uwięziono go i okrutnie torturowano. Strażnik tak mocno uderzył go w nogę rurą, aż oderwał mu kawałek ciała i zapytał: wierzysz jeszcze w Boga? Na co Piotr odpowiedział: tak, wierzę, nie boję się bicia. Wyraził także gotowość, gdy straszono go włożeniem rozżarzonego węgla do ust. W czasie 14 przesłuchań Piotr był torturowany, ponad 600 razy opluty, 45 razy bity pałką, połamany i poraniony, a jednak wciąż pozostawał pogodny i to on umacniał na duchu współwięźniów. W końcu został uduszony w więzieniu 31 października 1839 roku. Jest jednym z największych męczenników Korei. Módlmy się. Boże, Stwórco i Zbawicielu wszystkich narodów, Ty wezwałeś do wiary naród koreański i umocniłeś go przez chwalebne męczeństwo świętego Piotra i towarzyszy. Spraw, abyśmy za ich przykładem i wstawiennictwem aż do śmierci trwali w Twojej nauce. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.